pozostawia pan, panie burmistrzu, pana zastępcę, no trochę z problemem, przynajmniej jednym, też skarga. Może się otruję w słowach, ale no problem, który być może zostanie już na barkach pana Pawła. Zamknięcie przejazdu kolejowego na Kościuszki. Jak tutaj wygląda ta sytuacja? Negocjacje trwały, odkąd pojawiła się okoliczność w ogóle rozpoczęcia inwestycji tak zwanej obwodnicy wschodniej. Negocjacje rozpoczynaliśmy oczywiście wraz z panem Pawłem w zakresie drogi wojewódzkiej, a więc trzeba było przekonać sejmik, zarząd i zarząd dróg wojewódzkich o to, żeby przekazano nam dokumenty pozwalające na jak najszybsze rozpoczęcie. Potem po przekazaniu tych dokumentów, a więc danie nam zielonego światła na realizację po kolei tej inwestycji, rozpoczęła się procedura pozyskiwania środków, tak jak w wielu przedsięwzięciach robimy to, czy w przypadku hali, czy w przypadku dróg samorządowych, kina i innych naszych działań. Ten tak zwany mariaż finansowy, a więc montaż, przepraszam, finansowy, który realizujemy, jest cały czas w fazie uzgodnień. Pierwsza transza pozwala nam zrealizować pierwszy etap, a mamy cztery etapy realizacji obwodnicy wschodniej. W każdym elemencie staramy się, żeby uczestniczył sejmik i samorząd województwa lubelskiego, bo przyszłościowo to będzie ciąg drogi wojewódzkiej 813. Tak, aby potem nastąpił bezproblemowy przekaz tych dróg i ulic. Zadanie, które rozpoczęliśmy, kończy się w 2024, ale już w tej chwili prowadzimy rozmowy dotyczące pozyskania środków na kontynuowanie. Więc jak patrzę z perspektywy chociażby realizacji autostrady A2. Widzimy zaangażowanie tych odcinków w różnej fazie. Bardzo możliwe, że faza tuż przy Białej pomiędzy Sforami a Białą Podlaską będzie znacznie wcześniej ukończona, ale też nie oddane do użytku. Autostrada będzie musiała funkcjonować jako całość, a nie fragmencik. Jak widzicie państwo, każdy, a więc i rząd, i samorządy dzielą tego typu dość duże inwestycje liniowe na etapy i starają się zrealizować, budżetując w oparciu o perspektywę czy środków unijnych, czy programów rządowych, czy posiadając własne środki. To, że się buduje tego typu inwestycje długo i z problemami, doświadczyła Biała Podlaska, bo też spory czas przejazd był zamknięty, mieszkańcy wychodzili w proteście. Te utrudnienia są. To samo było w Łukowie, przy ich wiadukcie, kiedy no niestety obciążenie innych stref miasta jest no znacznie większe. Dlatego myślę, że przy zdolnościach i umiejętnościach pana Pawła, a wykazał się już takimi umiejętnościami w rozmowach z różnymi przedstawicielami grup rządzących, potrafi pozyskać środki, po to udowodnił. Nawet jeżeli jest inwestycja rozpoczęta, tak jak hala, i startowaliśmy, Pawle, chyba z 6 milionami rządowymi, to jeszcze dzięki aktywnym wsparciu Pawła i Wydziału pozyskaliśmy kolejne miliony, gdzie możemy przesuwać na inne realizacje. Paweł gwarantuje na 100%, że takie negocjacje będą nadal prowadzone i w sferze rządowej, i w sferze samorządowej. Mówię tutaj o samorządzie wojewódzkim.
z całą pewnością mieszkańcy będą odczuwali tą inwestycję jeszcze przez szereg lat, bo te zaburzenia będą na odcinku kolejowa Siteńska Kościuszki do Zachajkowskiej i tam też będzie no, dość aktywnie działał system budowy. Tak jak ja osobiście odczuwam w rejonie w tej chwili aktywnej budowy obwodnicy naszej dziewiętnastki do kategorii S-ki, gdzie jest no, znacznie zwiększony ruch ciężkiego taboru i mieszkańcy cierpliwie to znoszą. My doskonale sobie zdajemy sprawę, że ten czas minie, a potem jest już tylko lepiej. Nie można zjeść ciastka i mieć ciastko. Ja rozumiem rozgoryczenie mieszkańców, bo przeżywamy to wspólnie nieraz, budując szczególnie drogi tak zwane ślepe. Adamki, Pułaskiego, gdzie najpierw jest, przepraszam za określenie, Armagedon i wszyscy mają napięte, delikatnie mówiąc, nerwy, ale to trzeba przeżyć. Potem już tego nikt nie pamięta, a jeździ się doskonale. Proszę mi wierzyć, mieszkańcy będą wdzięczni, że nie czekaliśmy, aż przejazdy będą oba tak zamknięte, że pomimo ich istnienia i tak nie byłoby przejazdu. Pamiętajmy, że szlak jedwabny wcześniej czy później ruszy. Po uzyskaniu informacji, że będą cztery tory oprócz bocznic na odcinku międzyrzeckim, to proszę sobie wyobrazić, jak duży ruch towarowy może być wytworzony przy odblokowaniu granicy wschodniej, a wcześniej czy później to się zacznie. Proszę również popatrzeć na starania samorządu Terespolskiego, czy gminy, czy miasta. Każdy w tej chwili prze do tego, żeby mieć bezkolizyjne przejście nad torami. My jesteśmy w fazie już realizacji, inni dopiero, przepraszam za określenie, raczkują. Więc uważam, że trzeba podjąć było temat, rozpocząć i nie ustając w rozmowach i z obecnym rządem, bo nie ukrywam, takie rozmowy były prowadzone już pod koniec ubiegłego roku, bo spodziewaliśmy się, że może nastąpić zmiana. I tutaj pewnego rodzaju gwarancje i obietnice też powstają. Nie stosujemy takiej taktyki, że czekajmy, aż nam ktoś to załatwi. Liczę, że Paweł doskonale sobie z kontynuacją poradzi. Panowie burmistrzowie, jeśli mieszkańcy będą wiedzieli, będą mieli jasne komunikaty, myślę, że będzie mniej właśnie problemów później, tak jak obecnie one wynikły. Z pana wypowiedzi, panie burmistrzu, zrozumiałem, że nawet jeśli wiadukt oddamy, to jest to pierwszy etap i czekamy na finansowanie kolejnych etapów. Czyli rozumiem, że może się zdarzyć jak z autostradą właśnie w Białej Podlaskiej, że będzie on zbudowany, ale nie oddany do ruchu. Czy dobrze zrozumiałem tą wypowiedź? Ja żywię głęboką nadzieję, wręcz przekonanie, że po prostu firmy nie zejdą praktycznie z linii budowy do momentu zakończenia. Tak będziemy starać się uzyskać finansowanie i nadążyć z przetargami, wykupami, decyzjami z RIDOS-kimi, bo muszę powiedzieć, one trochę trwają. Dlatego jesteśmy już na drugim etapie po decyzji z RIDOS-kiej pierwszego etapu, który fizycznie jest wykonywany, a więc wiadukty nad Siteńską i nad torem kolejowym, ale już starosta wydał kolejną decyzję w tamtym roku z RIDOS-ką, pozwalającą nam przygotować inwestycje, a więc przejąć grunty i przygotować etap zamykający ciąg komunikacyjny pomiędzy Kościuszki a Siteńską. Oczywiście
wszystko można jakby zamknąć jednym przetargiem, ale na taki mariaż finansowy, dopóki nie ma odblokowanych środków unijnych, trudno byłoby liczyć. Marszałek, zarząd województwa lubelskiego podjął uchwałę i wprowadził pełną obwodnicę, ale z uwzględnieniem środków unijnych. Dlatego cały czas odpowiadając na różnego rodzaju pytania o dostęp do informacji publicznej, marszałek powtarza, swoimi środkami tego nie zrobią. Tak jak ani miasto, ani powiat, ani województwo nie zrealizujemy tak dużych inwestycji bez wsparcia środków unijnych. To, jakie działania w tej chwili widać w rządzie, wyraźnie wskazują, że środki z KPO i perspektywy budżetowej nowej unijnej wpłyną do Polski, co pozwala mieć nadzieję na przyspieszenie, a nie spowolnienie tych realizacji. Oczywiście łącznice można zrealizować w oparciu o program rządowy dróg samorządowych przy wsparciu sięgającym, bo takie może być, do 95%, możemy śmiało powiedzieć, że będziemy w fazie realizacyjnej non-stop. Ale budowa, tak jak dużych przedsięwzięć wskazuje, nie trwa rok. A my, proszę pamiętać, zanim, przepraszam, wbiliśmy szpadel w ziemię, no to przygotowania trwały blisko 4 lata. To nie jest tak, że to się realizuje przebudowę chodnika. To powstaje zupełnie coś nowego w dziesiątkach uzgodnień pomiędzy zarządzającymi infrastrukturą i powiedzmy odpowiedzialnymi za przedsięwzięcia strategiczne, gdzie tych zgód na cały przebieg no, trzeba było niestety uzyskać w pierwszym etapie. Jesteśmy już za tym, więc kolejne to jest tylko kwestia budżetowania i natychmiast rozpisywania. Mieszkańcy muszą mieć świadomość, że my nie zakończymy tej inwestycji, dopóki nie przekażemy całości województwu albo przejmie województwo znacznie wcześniej. Czyli kwestia poprawy, panie burmistrzu, 4 lat. Dodam, przepraszam, może łatwiej to panu burmistrzowi odpowiedź na moje pytanie, bo cały czas pan tak, ja rozumiem to, ale mieszkańcy być może niekoniecznie. To PLK, Polskie Linie Kolejowe, zażądały zamknięcia tego przejazdu. Może ja się odniosę do tego. Właśnie, panie burmistrzu. Temat jest no, newralgiczny dla pewnej części mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego. Chciałbym jasno powiedzieć, że temat przejazdu kolejowego nie dotyczy też całego miasta. Bycie burmistrzem miasta czy zastępcą miasta nie wiąże się tylko z przecinaniem wstęgi i chodzeniem na różnego rodzaju bankiety, tak to nazwijmy. Pełnienie tej funkcji wymaga czasem od nas podejmowania trudnych, ale ważnych decyzji. Między innymi taką decyzją była decyzja o rozpoczęciu prac budowy wiaduktu. Negocjacje w tej kwestii trwały bardzo długo i od razu chciałem powiedzieć, że gdyby nie przychylność pewnych osób, pewnie byśmy w ogóle tej budowy nie zaczęli. Ta inwestycja nie ma na celu rozwiązania problemu ad hoc, szybko. To jest po pierwsze część dużo większej i dużo bardziej złożonej inwestycji. Po drugie wymaga gigantycznego finansowania, jeżeli chodzi o skalę miasta, bo myślę, że etap, który realizujemy, a to około 32 milionów złotych, to no, budżet co najmniej 10-letni inwestycyjny Międzyrzeca w poprzednich latach. Chciałbym też powiedzieć o skali tej inwestycji. To nie jest budowa chodnika albo drogi powiatowej prosta na odcinku 1,5 kilometra, tylko wymagająca szeregu uzgodnień. Przede wszystkim te 11 milionów złotych z Polskich Linii Kolejowych, które otrzymaliśmy, było w ramach Krajowego Programu Kolejowego, który kończył się w 2023 roku. Jak każdy program, czy unijny, czy rządowy, oparty jest na wskaźnikach. Dla PKP jasnym było, że wykazując swoje zaangażowanie finansowe, będą musieli zrealizować wskaźniki, a takim wskaźnikiem jest przyspieszenie i poprawa bezpieczeństwa ruchu w obrębie budowanego wiaduktu. Stąd nasza decyzja o przyjęciu tej dotacji. Przede wszystkim, gdy podpisywaliśmy odpowiednie zobowiązania, byliśmy święcie przekonani, że 30 milionów złotych, które udało nam się na ten cel zorganizować, śmiało pozwoli zamknąć inwestycje w jednym etapie.
W międzyczasie wybuchła wojna, był COVID, ceny budowlanki, powiedzmy kolokwialnie, skoczyły diametralnie do góry. Ja tylko przypomnę, że w 17 roku cała obwodnica łącznie z mostem na Krznie, obwodnica od Brzeskiej do Zachajkowskiej była kosztorysowana na około 100 milionów złotych. W tym momencie, kiedy otworzyliśmy pierwszy przetarg i zobaczyliśmy, że sam wiadukt kosztuje 65 milionów złotych, powiem Państwu szczerze, że prawie osiwiałem. Ale trzeba było podjąć decyzję. Jak byśmy mogli powiedzieć mieszkańcom, że zrezygnowaliśmy z 30 milionów złotych dotacji, bo boimy się tę decyzję podjąć, my ten wiadukt budujemy i będziemy budować. To kwestia czasu, kiedy go skończymy i poprawimy znacząco warunki życia w tej okolicy. Szanowni Państwo, myślę, że ogół Międzyrzeczan rozumie tę decyzję, jest w stanie ponieść pewnego rodzaju poświęcenie, a co do samej skargi, powiem krótko, pisanie skarg jeszcze niczego nie zbudowało. Apelujemy po prostu o cierpliwość do kierowców.